Widzowie, mam do was pytanie. Udało wam się kiedyś zdobyć elytrę w Minecraft? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, czy to było przez game moda, czy zdobyliście normalnie na survivalu. I normalnie w Minecraftie mamy do wyboru jedną elytrę, co jest dosyć nudne i z tego miejsca chciałbym poprosić twórców Minecrafta o to, żeby dodali jakieś inne elytry, które jakoś bardziej urozmaicą grę. I w dzisiejszym odcinku mam pewne propozycje na zmianę tych elytr, które są, myślę, dosyć ciekawe. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej takich odcinków. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, jeżeli jesteś tutaj nowy, to zachęcam do tego, ponieważ odcinki tutaj są codziennie o godzinie 19. Wczoraj nie było, znaczy przedwczoraj nie było odcinka. Z tego powodu, że miałem problemy z komputerem, też nie było z tego powodu na plusie odcinka, co miały być daily i tak dalej, ale to wszystko jest spowodowane tym, że po prostu musiałem zrobić restart komputera do ustawień początkowych, więc straciłem wszystkie pliki wtedy, no bo mój komputer zaczął coś odwalać co jakiś czas, trzeba zrobić taki, prawda, formacik. Więc łapka w górę, widzowie, za poświęcenie i subskrypcja jest bardzo mile widziana. Lecimy po 200 tysięcy subskrypcji w tym roku. Mam nadzieję, że nam by się to udało, znaczy chciałbym więcej niż 200, no ale 200 to jest taki minimum w tym roku, więc jeżeli nie subskrybujesz, zachęcam. Tyle. Ja witam was oczywiście w Minecrafciku. Jak widzicie, przygotowałem sobie tutaj takie specjalne miejsce na tą nagrywkę. I wygląda to dosyć ciekawe, jak widzicie tutaj. Mamy tutaj taki tor, który będziemy się wystrzeliwać tymi właśnie tymi elytrami, tak jakby. Tylko wiadomo, no nie jestem w stanie zrobić takiej katapulty dla siebie w Minecraft. Więc chyba, że jest jakaś opcja zrobienia katapulty, no ale ja jej na przykład nie znam. W każdym razie postanowiłem, że zrobię po prostu coś takiego jak tutaj, czyli po prostu wjeżdżamy w wagonik, tutaj stawiamy, on wagonik jedzie i na końcu wyskakujemy z wagoniku i to ma być taka wyrzutnia po prostu nasza w tym. No ale to nieważne, w każdym razie tutaj mamy też, prawda, jak to się nazywa, fajerwerki, które nam będą potrzebne do latania, no ale pewnie wiecie, jak działa elytra. I wchodząc do tego pomieszczenia, jak widzicie, mamy tu przygotowane wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do tego, żeby zrobić różnego rodzaju elytry. Mamy tych opcji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem opcji elytr tego, żeby zrobić właśnie różnego rodzaju, różnego koloru i różne zastosowania. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jakie one mają zastosowania. Zrobiłem tylko jedno, mogę się przyznać, zrobiłem tą akurat elytrę, ona jest taka jakby płomienna, ale totalnie nie wiem, jak jej użyć i w ogóle nie wiem, czy ona cokolwiek robi, więc po prostu będziemy to testować, zobaczymy, czy coś się dzieje, czy nie i tak dalej. Zanim jednak to zrobimy, to koniecznie wbij na Instagrama. Instagram to jest rzecz bardzo ważna. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ chciałbym rozwijać tego Instagrama i tak dalej. Ja wiem, że ciągle o tym mówię i tam się za bardzo nic nie dzieje, ale widzowie, obiecuję, że ja tam coś kiedyś w końcu zrobię, okej? Obiecuję. No więc możecie wbić i zaobserwować, kto jeszcze tego nie robi. Tam od czasu do czasu też sobie odpalam takie jakby śmieszne live'iki. I tyle. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą mamy, czyli wodna elytra, czyli ta właśnie z wiadrem. Jak to się robi? Bierzemy to, wyciągamy z tych rzeczy i najprościej w świecie. Wyrzucamy tu, wyrzucamy kolejne i mamy wodną elytrę. Water elytra, to jest to, co teraz musimy przetestować. Ja nie wiem totalnie, jak to działa, ale jak widzicie, mamy taką wodną elytrę za sobą. Ja bym w tym momencie zabrał sobie jeden wózek, zabierzmy sobie tak... Weźmy sobie więcej tych fajerwerek, bo dlaczego nie mamy ich dosyć sporo. Albo weźmy je na pierwszy pasek w sumie. Stawiamy tutaj to, już wam pokazuję, jak to działa. O kurde, nie tak to... Dobra, tak, uwaga, tu. I teraz wyskakujemy i lecimy, Dobra, mamy wodną elytrę, czy ona jakoś ma jakieś specjalne zastosowanie, czy nie? Tego nie wiem, ale skoro jest wodna, przydałoby się ją sprawdzić w wodzie. Jak sobie poradzi w wodzie? Ja jestem ciekaw, mam nadzieję, że wy również. O, tu jest akurat woda, taki większe jeziorko. Sprawdźmy, jak sobie pod wodą daje radę. Czy ona coś... O kurde. Ale to tak jak... Nie, no to tak jak ona działa, to działa każda elytra w sumie. Że da się latać pod wodą zwykłą elytrą również, więc w sumie... nic takiego nie robi. Czy ona ma jakieś specjalne funkcje? Klikam jakieś przyciski. O, to jest akurat F, to nie powinienem klikać. Klikam jakieś przyciski, żeby zobaczyć, czy coś się tutaj dzieje jakiegoś wyjątkowego. Ale z tego, co widzę, no nic się nie dzieje. No ale dobra, wylećmy gdzieś wyżej. Może ona robi coś, ale na przykład trzeba być wyżej na przykład i klikam jakieś przyciski totalnie. O, zmieniłem sobie perspektywę. O, wyrzuciłem sobie jedną fajerwerkę. No nic jakby nie robi, jedyne co się dzieje, to jakby za nami pojawia się taka woda. To jest dosyć ciekawe, dosyć fajny efekt. Podoba mi się nawet, tak tutaj daje nam po gałach, że tak to mówimy. Akurat nam się robi noc, więc dajmy sobie może dzień na szybko, żeby mieć takie opcje. No dobra, jeszcze, no nie wiem w sumie, czy ona coś robi więcej, chyba nic. Ja mam wrażenie, że te elytry to tylko zmieniają tak wizualnie się chyba, bo jeżeli chodzi o jakieś ich zastosowanie, to totalnie go nie widzę. Tym bardziej, że ta wodna, no to nie wiem, no w sumie fajna, ale szału nie ma, dupy nie urywa, jak to się mówi, więc w sumie to beka. Nawet ona teraz zostawia taki jakby mokry ślad za nami, więc
Dziwne, dziwne. No ale dobra, elytra jest. Aha, czekajcie, ona ma daje zwiększony skok, oddychanie po... Aha! Okej! Okay. Tego nie zauważyłem. Przewodnia potęga, nie wiem co to jest, nie rozumiem przewodniej potęgi, ale zwiększony skok, okej, czekajcie, sprawdźmy to. Tak, mamy zwiększony skok i zdecydowanie będziemy w stanie tu chyba wskoczyć. Oj tak, mamy zwiększony skok. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz sprawdzić, nie wiem czy, nie, chyba tego nie sprawdzę, bo nie mam kill-offa, ale to możemy sobie zaraz bardzo szybko przywołać kill-off, prawda, weźmy sobie jakiś tu, wejdźmy na survivala z powrotem, bo co chciałbym sprawdzić. O kurde, jak się rozkopał szybko. Ej, czy to jest, czy to właśnie, to mi... Ej, to mi to daje! To przewodnia potęga! Patrzcie, jak ja to niszczę! Od razu, to jest coś niesamowitego! No dobra, czekajcie, chciałem sprawdzić tak zrobić, czy ja tu wskoczę na to? Wskoczę, dobra, czyli to jest tak potężny skok, czyli to jest na 2,5 kratki, bo na 3 już nie. Bo to są 3 i na 3 już... Na 3 kratki! Dobra, czekajcie, na 4? Nie, dobra, na 3 kratki wskakujemy, czyli dobra, okej, okay, czyli nie musiałem tego rozwalać nawet, czyli nie potrzebowaliśmy nawet... czekajcie, tak to było. Zróbmy to tak jak było, bo mi to bardzo ładnie wyszło. Okej, okay, tu mogłem zrobić jeszcze pół płyty. Dobra, nieważne. Nieważne, to jest nam niepotrzebne. Odłóżmy tą elytrę. Bardzo fajna, podoba mi się w sumie. Skoro daje mi takie efekty, to jest spoko. Jestem ciekaw, jakie efekty da następna elytra, która jest tutaj. I jest to totalne przeciwieństwo. Już nam się skraftowała sama, ponieważ wyrzuciłem tam te bloki i ona się skraftuje, jak są bloki na zewnątrz. Więc załóżmy ją. Ona za nami robi takie... płomienne jakby znaczki, to też mi się całkiem fajnie, nawet ładniejsze jest, uważam, że jest ładniejsze na przykład. Też nam daje zwiększony skok z tego co widzę. Okej, jest fajne to, że daje nam zwiększony skok, to jest chyba taka tradycja, która będzie. Odporność 3 i odporność na ogień. To jest mega fajne, ponieważ możemy sobie teraz sprawdzić, czy to działa nawet. Ponieważ tutaj na dole, a nie, tutaj z drugiej strony, ja bym, czekajcie, zróbmy tak. Zanim sprawdzimy jak się w niej, o kurde, spaliło mi. Co ty gadasz? Czy to naprawdę jest w stanie spalić budynek też na przykład? Nie, chyba nie, ale czekajcie. Czy ja jestem w stanie... Okej, okay, wsiądźmy do tego. O nie! Pali mi się, nie będziemy... Nie, najgorzej, dobra, nie będziemy w stanie w takim razie wejść do tej, bo ona nam się pali, ale jak tam widzicie jest lawa. I tam miał ten wózek spaść, ale jak widzę sobie nie dał rady beze mnie. Więc uwaga, wejdźmy do lawy. Nie tak to miało wyglądać, ale dobra, musimy się tam dostać, czekajcie, czy ja jestem w stanie jump tu? Dzień dobry, ha, ale jazda bez trzymanki, bez zmiany game moda, jazda z tematem, dobra, zniszczyła nam się ta elytra, co nie jest dobry, no i tak muszę zmienić na game moda w takim razie, żeby ją skraftować, więc weźmy jeszcze raz sobie ten płomień i weźmy też tą elytrę i jeszcze raz spróbujmy coś z nią zrobić. Weźmiemy sobie tylko jedną. O kurczę, ten, dobra, weźmy sobie jedno tylko. Zwiększony skok, ale ja chciałbym wylądować i wskoczyć do lawy, bo tego jestem ciekaw. Tam nas zabił upadek z wysokości, więc to można było się tego spodziewać, że tak będzie. Przynajmniej ja się spodziewałem lekko. Ale faktycznie jesteśmy odporni. Coś pięknego, dobra. Czyli... O, udało mi się wylecieć, dalej się palimy. Ale jak najbardziej elytra na plus zdecydowanie elytra. Mi się bardzo podoba jej zastosowanie i jest bardzo fajna. Możecie napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Jedyne co jest problem, to, że ja się dalej palę. O, przestałem się palić, dobra, super. Elytra bardzo fajna. Fajne daje zastosowanie i uważam, że gdyby były takie elytry w Minecrafcie, to by naprawdę był kozak, nie? Dobra, kolejna elytra, którą mamy, weźmy sobie tak, bo chciałbym to wyrzucić na własne życzenie, gdzieś na zewnątrz już na przykład. Kolejna elytra jest z bloku trawy, więc ona będzie jakoś taką ziemistą jakby. Okej, okay, jest taka jakby trawienna, ona nam spowolnienie nam daje, ej, to nie najlepiej, że daje nam spowolnienie, ale odporność 4 daje, czyli jesteśmy w niej wolniejsi, ale jesteśmy za to bardziej odporni, co oznacza, że w sumie to nie wiem, co ta odporność, na co ta odporność jest? Odporność 7, to jest wybitnie dobra odporność. Ej, te skrzydła naprawdę ładnie wyglądają. Naprawdę ładnie te skrzydła wyglądają. Czy jestem w stanie zobaczyć jakoś na nie z góry? Tu jestem tak w stanie bardziej. Ej, naprawdę, są ładne te skrzydła. No, podobają mi się fest. Więc tu za bardzo na tym nie ma co się rozczulać, ponieważ odporność po prostu 7. Nie wiem na co odporność, to prawdopodobnie na jakieś efekty. Możemy sprawdzić, czy się w niej spalimy, czy nie. No, czemu by nie, ale... Ale wydaje mi się, że się spalimy po prostu, takie mam wrażenie. Ale możemy to sprawdzić, czekajcie, gdzie to było, tutaj. Sprawdźmy to, wskakujemy. O kurde. Co?
Co? Co? Czekajcie, czy ja dobrze widzę, co tu się wydarzyło w tym momencie? Czy ja dobrze widzę, że my tutaj totalnie storturowaliśmy ten teren? Czy ja dobrze widzę, że my jesteśmy w stanie niszczyć teren w ten sposób? O nie. Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Ona ma jakieś ukryte supermoce. O kurde. Dobra, czekajcie, ja muszę to sprawdzić. Okej, dobra, już wiem, o co chodzi. Idziemy po więcej fajerwerek, bo nam się przydadzą. To jest chyba chodzi o to, że jakby spadamy z wysokości bardzo dużej, to po prostu ta nasza moc uderzenia sprawia, że bloki się rozwalają tak jakby. Co my tam zrobiliśmy? Dobra, czekajcie, ja lecę do góry. Lecimy w takim razie do góry jak najwyżej się da. Po prostu. O kurde, co jest? Znikłem, nie ma mnie. Dobra, i teraz po prostu lecimy jak najbardziej w dół. Pomagamy sobie też tymi fajerwerkami i chcę uderzyć jak najmocniej w ziemię. Jak najmocniej w ziemię uderzamy. Uwaga. Ej, co? Co? Jakim cudem ja to tutaj tak rozwaliłem? Co jest? Dlaczego ja to tak rozwaliłem? Co? Czekajcie, ja tu jakoś... Dobra, to jest to... Okej, chyba rozumiem, o co chodzi. Okej, rozumiem. Okej. Czekajcie, sprawdzimy to, czy to tak faktycznie o to chodzi, czy dobrze to rozumiem. O, akurat idealnie, że mamy też trawę, bo wydaje mi się, że jakby działa to dopiero wtedy, kiedy dostajemy obrażenia od upadku. Tak, okej. I dlatego to działa w tym miejscu, bo ja jestem podpalony i ciągle mam jakby na sobie efekt, wiecie, o co chodzi. W sensie efekt, ciągle mi coś zadaje obrażenia. Przez co właśnie to tak działa. Okej, to dało, mam jakieś spowolnienie, więc nawet fajerwerki kiepsko działają. O, widzicie? Teraz zadało mi obrażenia i skąd się tutaj ta trawa wzięła, to ja nie mam pojęcia. Ale dobra, powiem tak. Świetna naprawdę jest ta elytra, bardzo mi się podoba. Jest totalnym kozakiem, więc chyba moja ulubiona na dany moment. Sprawdźmy kolejną, jak ona działa. O, już mi się skraftowuje, jaka ładna. Wow. Co jest? Co jest? Dobra, walić to co mamy tutaj. Dobra, odporność 3, szybkość 3. Dobra, czyli to będzie po prostu jakaś mega szybko ta elytra. Dobra, sprawdźmy. Po prostu jest mega szybka, chyba o to chodzi, że po prostu jesteśmy szybsi. Tak mi się wydaje, bo ona chyba jakichś specjalnych zastosowań nie będzie miała. O, zmieśćmy się w tą dziurkę. O. No nie udało mi się, ale w sumie to się spodziewałem tego. No dobra, elytra wygląda super. Ale nie ma chyba jakichś zastosowań większych swoich. Widzę, że po prostu szybkość to jest to, co tutaj jest takiego wybitnego, więc nie ma co, ja ją odkładam, bo nie ma co się rozczulać nad taką elytrą, która... A to jest lightning! Ej, dobra, czekajcie, czyli ona ma jakieś zastosowanie. Bo to będzie coś... Dobra, nie tak to miało wyglądać. Zajdźmy sobie po to. W ten sposób się szybciej dostaniemy w tamto miejsce. Gdzie my zginęliśmy? Gdzieś tutaj to było. Bo ja tak spadłem. Gdzie to było? Ej, gdzie ja zginąłem? Nie, no proszę, nie znajdę tego naprawdę. O! Dobra, znalazłem. Okej, mamy to. Weźmy to. No, ja jestem pewien, że to coś robi. To będzie coś robiło na zasadzie, że jakieś pioruny czy coś, tak mi się wydaje. Czy ja jestem... Czy ja nie mogę latać? A, nie mogę, dobra. Ale za bardzo nie wiem, jak przywołać te pioruny tym. No dobra, w sumie, dobra, nie rozczulajmy się nad tym. Co? Co się właśnie w tym momencie wydarzyło? Co to było? Co jest grane? Dobra, czyli to czyli dobrze myślałem. Czyli to chodzi o to, że po prostu jak w coś wderzymy. Jak w coś wderzymy, to dopiero wtedy to jakby działa. Okej, czekajcie, ja chcę to sprawdzić. Czy dobrze myślę? Okej, czyli wszystko po prostu polega na tym, żeby w coś wlecieć. Ciekawe? Całkiem fajne? Potężne, dobra, też mi się podoba ta elytra, jest całkiem fajna. Odłóżmy ją i weźmy kolejną. Ta będzie...
myślę, że taka zwyczajna jakaś air po prostu, czyli tu będzie już w ogóle szybkość 4, o jasny gwint. Dobra, czyli to jest... No to jest po prostu mega szybkość. Sprawdźmy, czy to też zadziała coś, jak uderzymy w coś, czy nie, czy jest sens tutaj... Ej, dobra! To po prostu daje efekty, że jak zada ci obrażenia, to dostajesz lewitację. Ale kozak to jest totalny! Dobra, no podoba mi się fest. Okej, czyli odkryliśmy wszystko, co jest związane z tą elytrą. Mamy jeszcze zwiększony skok w ogóle. I to 7, to jest mega wysoko, dobra. Bardzo fajna, ale lecimy dalej, nie chcę się nad nią za bardzo rozczulać. Ta elytra będzie fajna, ona będzie na bank będzie zamrażać. Na 100%, 100% będzie zamrażać. Ja proponuję, żebyśmy wlecieli w wodę po prostu, o kurde. Dobra, czy to naprawdę nie działa? I co to robi? Nic to nie robi? Dobra, jak wejdę... Naprawdę? Ej, no nie, no to musi coś robić, to musi coś robić, jestem pewien. Nie ma szans, żeby to nic nie robiło, nie ma jakiegoś... Nie no, zwiększony skok i szybkość tylko tak jakby na tym jest. Ej, dobra. Nie wiem, możecie napisać propozycję w komentarzu, jak to będzie. Ja już nie chcę się za bardzo nad tym rozczulać, nad taką... Chociaż fajna by była ta mrożąca, bo zostało nam dwie, a już mamy strasznie długi odcinek. Więc po prostu sprawdźmy, jak ta wygląda. To jest light, czyli jakby świecąca. Okej, sprawdźmy, czy ona świeci. Ej, dobra, świeci. Ej, dobra, no jest ładna. Czekajcie, uderzmy znowu w coś. Bo ja zauważyłem, że jak się w coś uderza... Okej, to jest to. Czyli tamta elytra, która zadawała nam, która była z ice, to nie wiem, jakoś tak dziwnie, bo przy uderzeniu nic się nie działo, więc nie wiem. Sprawdźmy jeszcze raz tutaj, jak to wygląda. Dobra, okej, dostajemy po prostu oślepienie i blask jakby na nas jest. Fajnie, fajna elytra, znaleźliśmy jej zastosowanie szybko, więc nie ma co się nad nią rozklejać. I ta ostatnia elytra to jest elytra Dark. Co oznacza, że jasny gwint, co ona robi, dobra. Sprawdźmy, co się dzieje i... Wow! Jesteśmy niewidzialni! Ja! Jaka to jest dobra elytra w ogóle, to jest na takiego demona jakby. Co jest grane, czekajcie, uderzmy w coś. Okej, dostałem jakieś spowolnienie i to było wszystko. Okej, znowu do... O kurde. Okej, dobra. Fajna elytra, jakby mega dobra kontentowo, na zasadzie, że to jest jakiś demon, który lata, nie? To mi się mega podoba. To mi się mega podoba, jest to mocne. Jest to mocne, naprawdę. No, to by można było jakoś na palionowie może jej wykorzystać. No, to by było mocne. Okej, no w każdym razie przetestowaliśmy wszystkie elytry. Ja jakbym miał to tak podsumować, to ta elytra jest zdecydowanie najlepsza. Najlepsza, najbardziej wykokszona jest kozak. Podobała mi się też ta elytra... Ta mi się podobała, ta lightning, gdzie pioruny waliły. Ta jest totalnym kozakiem, bo jak uderzasz w ziemię, to tak rozwala, jak niesamowite. Ta też była fajna, ta, że daje nam odporność na ogień, ale w sumie... Czekajcie, bo nią nie rozwaliliśmy się o nic, a jestem ciekaw, czy jak zadamy sobie obrażenia, to czy też nam jakby... Czekajcie, jeszcze wpiszę, albo nawet nie wpiszę, bo to jest ogień, to możemy jakiś zauważyć efekt fajny. Zobaczmy, czy jak w coś uderzymy, to czy też się coś wydarzy. Chyba nic. Dobra, czyli to będzie tak samo jak z tym ice, że po prostu chyba nic się z tym nie dzieje, po prostu wygląda tylko, tak mi się wydaje, bo... A nie, podpala! Okej, podpala. Dobra, czyli też ma jakieś zastosowanie, czyli tamten mrożący, ta ice też by coś pewnie robiła, ale za bardzo nie wiem co. Water też bardzo fajna, z tym, że jak zadawało... Czekajcie, bo teraz to rzuca nowe światło w ogóle na to sprawdzanie tego wszystkiego. Sprawdźmy, czy jak uderzymy w ziemię, to czy się woda jakby pojawi, czy coś takiego. O kurde. Czy coś się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Polećmy tam na górę, bo tam zazwyczaj wszystko działa. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. O kurde! Co jest? Ale jazda, ale śmiesznie. Dobra, ale no nic się nie stało, czyli po prostu
Czyli po prostu woda się jakby nie pojawia, to jest tylko taki bardziej chyba wizerunkowy efekt, po prostu daje nam oddychanie pod wodą. Dobra, no w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa.